No cześć, tu Kuba. Szkocki ogrodnik. Ten film będzie krótki, bardzo krótki, bez edycji. Co zrobiłem wczoraj? Wczoraj wieczorem pojechałem kupić gwoździe. Kupując gwoździe, kupiłem 3 gatunki traw i kupiłem koński obornik. Gdy przyjechałem do domu, wyciągnąłem te trawy jako najpierw, wsadziłem je do garażu i zamknąłem auto, zapomniałem o tym oborniku w bagażniku. Moja druga połówka pracuje jako pielęgniarka, przerobiła nocną zmianę i praktycznie od razu po tym, jak ja przyjechałem, ona te auto wzięła i pojechała do pracy. To się śmierdziało, nie domyśliła się co, ale jak przyszło rano, auto tak przecież już nie śmierdziało, to zapiło, nie wiem jakie słowa użyć. Miała koleżankę, którą chciała podwieźć do domu i nie wiedziała co tak w tym aucie śmierdzi. Do czasu jak nie odkryła 50 kg opornika w bagażniku. Myślałem, że mnie zabije, ale nieważne, bo to mi dało dobry pomysł. Jak koński opornik, jakikolwiek opornik, może was ochronić przed koronawirusem. I teraz wam właśnie pokażę. Ten obornik jest przerobiony, tak? Ale tak śmierdzi jak nie wiem. Pamiętajcie. Jeśli weźmiemy taki obornik do rąk i wysmarujemy sobie ręce porządnie, to nas ochroni przed koronawirusem na kilka sposobów. Po pierwsze, tymi rękami na pewno nie będziemy dotykać swoich ust, nosa ani oczu. Pierwszy powód. Drugi powód, zanim coś zjemy, te ręce będziemy z tego końskiego łajna będziemy musieli umyć, tak? Porządnie, przynajmniej na 20 sekund. To jest drugi powód. Trzeci powód. Wszyscy dookoła będą trzymali przynajmniej te 2 metry odstępu od was, bo tak będziecie śmierdzieć. Trzeci powód. Czwarty powód. Nikt wam ręki nie poda. Kolejny. To jest akurat w czasie koronawirusa bardzo przydatne, bo uciekniecie w ten sposób zakażenia. To jest czwarty powód. I piąty powód. Nawet jak ktoś podejdzie bliżej do was, to i tak założył maskę. Więc, drodzy ogrodnicy, o, się posypałem. Kupujcie koński obornik, smarujcie sobie nim ręce i to was naprawdę ochroni przed koronawirusem. Nie ma, idę się myć. Pozdrawiam gorąco, trzymajcie się. Cześć, papa.